Cześć, witam Was serdecznie z tej strony CryptoBit. Słuchajcie, wiele osób po tym ostatnim spadku nadal spekuluje, jak nisko upadniemy, jak nisko spadniemy. Można poczytać, jakby sobie, otworzymy sobie tutaj giełdę Binance. Są takie wiadomości darmowe, oczywiście. Pokażę Wam to za chwileczkę. Tutaj zobaczcie, możemy sobie poczytać różne, dlaczego czarnik uważa, że Ethereum wzrośnie pomimo spadku i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy różne wypowiedzi różnych ludzi z całego świata, tak? Możemy sobie przeczytać, co kupić, propozycje, ale również te trendy, które będą obowiązywały niby przy dalszym spadku rynku, przy tym, co ma się wydarzyć i przy pewnych założeniach, które jeżeli się sprawdzą, no to wylądujemy gdzieś dosyć nisko. No i teraz wszyscy zastanawiamy się, jak nisko tutaj spadniemy. I pewnie wiele osób, oglądając mój tu kanał, zastanawia się, dlaczego ja nie biorę rzeczy technicznych, tak? Dlaczego ja nie rysuję tu wykresu, dlaczego ja nie pokazuję tutaj dołków, czy ABC Tradera, czy nie wiem, TikTaka, czy Nieboraka, czy... No nie wiem, co jeszcze można by było pokazać. Dlatego, że ja myślę, że w życiu przede wszystkim jest zdrowy rozsądek. Powtarzam to i będę to powtarzał dziesiątki tysięcy razy. I naprawdę można opierać swoją tutaj inwestycję w każdej płaszczyźnie. No będą ludzie, którzy opierają to poprzez ten wykres, który będą gdzieś rozestrowywać, będą korzystać z niego, będą się gdzieś przekonywać, nawet jeśli to się nie sprawdza, do tego, że ten analiza techniczna, ten wykres prawo, lewo, środek czy góra, czy dół, podłoga, sufit czy inne rzeczy ma zastosowanie w jego przypadku. I tak naprawdę to jest indywidualna sprawa każdego tutaj inwestora. Tak? Ja powiem Wam, że patrząc z perspektywy tych kilku lat, to naprawdę zdrowy rozsądek i trzeźwe podejście do rynku sprawdza się numer jeden, tak? I nie ma tu innej zasady, moi drodzy. Bo nawet jeśli spojrzycie sobie na to przez pryzmat tej całej warstwy, która no jest, można powiedzieć, techniczna, tak? Jeżeli nawet sobie tutaj ten wykres podzielicie, nie wiem, nałożycie, jakie byście chcielibyście, czy to będzie Fibonacci, czy to będzie, nie wiem, jeszcze inne różnego priorytety, czy inne drogi, które mają wskazywać Wam miejsce zakupu, wejścia, wyjścia, oporu i tak dalej. Jedni mówią, że 51, drudzy mówią, że 51.400, później mówią 51.700. Jeżeli 51.700 spadnie, to będziemy lecieć na 42. Jeżeli 42 padnie, to będziemy lecieć na 30. I moglibyśmy tak mnożyć tutaj najróżniejsze scenariusze w tym wszystkim. Tylko jeżeli sobie to wszystko zbilansujemy i zobaczycie przez pryzmat tego, na ile Was stać i na ile możecie zaryzykować i ile możecie zaryzykować, no to wszystko opiera się na tym, w którym miejscu pojawiacie się na rynku. I to jest kluczowy aspekt. W którym miejscu po prostu ustawicie swoje pozycje. Bo, moi drodzy, no można tu rozrysować 1 500 000 różnych technik, można tu zrobić najróżniejsze inne wejścia i wyjścia, ale nawet ci ludzie, którzy, nie wiem, są tu dziesiątki lat, mówią tak, można było gdzieś tam wejść, ale ja nie wszedłem wcześniej, bo ja według swojej zasady i tak dalej, bo mój priorytet i moje parytety to mówią o tym i o tym. I nie zastanawia Was, że ci ludzie tak naprawdę układają ten swój plan gry do tego, co jest im potrzebne w danym momencie, co im jest, leży w danym momencie, kiedy nagrywają. Dlaczego ci ludzie nie otwierali pozycji na 200? Dlaczego nie robili longów na 200? Dlaczego nie pokazują longów na 200? Bo dlaczego nie pokazują shortów, które zrobiły kolosalne pieniądze od samego 3300 do samego 200? No właśnie, moi drodzy, nie ma ludzi, którzy są nieomylni. Nie ma strategii, która jest uniwersalna zawsze w każdym przypadku. To jest tak samo, jak weźmiecie sobie, ostatnio teraz się mówi dosyć często na tym, że weźmiemy dwoje ludzi, tak? Zastosujemy te same techniki diety i tak dalej. Ci ludzie będą inaczej chudnąć, inaczej będą tracić swoje kilogramy, bo inaczej będą spalać na przykład, inaczej będą się poruszać, wypoczywać, inaczej będą spać i tak dalej, i tak dalej. Te zależności indywidualne
do tego wszystkiego są naprawdę kolosalne. Tak samo nie można powiedzieć, że jeden trader, który ma swoją technikę, który, no, u niego się ona sprawdza, gdzie się sprawdzała dla dziesiątków tysięcy ludzi. I nie wiem, no, jak trzeba być, jakim trzeba być idiotą, żeby tego nie zauważać. No, no, jak, jeżeli ktoś komuś poradza książki na przykład i czytamy książki o jakichś tam ludziach, to zobaczcie, ci ludzie, na przykład, nie wiem, największy trader, no to miał jeden trade, który ustawił go na całe życie, no. A tradeował, nie wiem, 20 lat, no. I to pokazuje po prostu absurd niektórych rzeczy, które no, gdzieś na siłę staramy się sobie samym uświadomić i wprowadzić do swojej głowy. I jak ktoś tu ogląda, to ja nie widzę tutaj, żeby ktoś to komentował, czy dał łapkę w górę, czy coś, bo każdy czeka na to, żeby przedstawić mu racjonalny plan inwestowania, powiedzieć mu, w którym miejscu ma kupić, powiedzieć mu, w którym miejscu ma wyjść, powiedzieć mu tego, ale ja nikt nie siedzi na miejscu tej osoby, nikt nie siedzi w jego portfelu, nikt nie wie, jaką ma sytuację, nie wie, jakie ma, co ma w głowie poukładane, jakie jest jego założenie, czy on chce po prostu zarabiać na tym rynku, czy po prostu marzy o tym, żeby mieć od razu Lambo i takich różnych innych rzeczy składających się na sedno całego tego cyklu inwestycyjnego jest mnóstwo. I teraz, jeżeli ktoś myśli, że oglądając jeden, dwa, trzy filmiki, czy czytając 15 książek, czy przerabiając, nie wiem, 30 filmików na YouTubie, to ustawi go do końca życia, no to się myli, bo, no nie wiem, mówię to, powtarzam raz setny, są ludzie, którzy osiągnęli ogromne korzyści w swoim życiu, ale mówią, że, nie wiem, dwa razy zbankrutowali, trzy razy zbankrutowali i potrafili się podnosić z kolan i iść dalej, tak? I to tak samo jest tutaj w świecie kryptowalut. Czasami jest, nie wiem, uczysz się czegoś. Jeżeli nie wyciągasz wniosków z tej nauki, no to jesteś po prostu cały czas w tym samym punkcie. A jeżeli wyciągasz te wnioski, no to jesteś w jakimś tam punkcie za jakiś czas. I teraz ja bym chciał wam pokazać, bo wiele ludzi powie, że ten CryptoBit to tylko gada, czy tam rekin biznesu, czy jakby kto to nazwał, to tylko pierdoli tutaj na tym kanale, a nie pokazuje i mówi, że inni nie kupują. Ja wam pokażę mój portfel i zobaczcie, chciałbym pokazać wam, że kupiłem sobie to Ethereum, że mam to Ethereum. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu jest moja średnia cena zakupu, 2,595. W obecnej chwili posiadam 1,5 tutaj na tym portfelu, 1,5 Ethereum, na innym mam jeszcze gdzie indziej Ethereum, jeszcze gdzie indziej Ethereum, jeszcze gdzie indziej Ethereum, tak? I mam różne inne altcoiny, ale to pokazuję wam tylko, żeby uwiarygodnić wasze tutaj spojrzenie na to wszystko, że ja nie mówię tego z perspektywy tylko jakiegoś bełkotu, który gdzieś pojawia się w moich tutaj audycjach, to ja mówię, jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawna. I jestem przygotowany na to, że może być scenariusz spadkowy, że Ethereum będzie jeszcze dalej spadało i będę na pewno jeszcze dokupywał go, ale jestem też przygotowany na to, że kiedy osiągnie to jakąś granicę, pułap jakiś, który pojawi się w mojej tu sferze zarobkowej, to wszystko sprzedam, moi drodzy. Nie będę liczył na to, że na jesień na przykład będzie Ethereum kosztowało, nie wiem, 5 tysięcy, bo będą wybory i tak dalej. Ale nikt nie jest w stanie zagwarantować mi, że te wybory, czy ta sytuacja na świecie nie będzie w takim drastycznym, na tak drastycznym poziomie, że zamiast ten zysk, który wziąłem wcześniej, ja będę cały czas czekał na ten zysk jeszcze parę miesięcy. Także to jest indywidualne podejście do rynku i naprawdę skupmy się na tym, co jest ważne dla nas indywidualnie tylko i wyłącznie. I niektórzy ludzie piszą, że mam tu kilku moich użytkowników, którzy są ze mną od kilku lat i piszą naprawdę racjonalnie i mówią racjonalnie i naprawdę podchodzą do tego z czystym tutaj zdroworozsądkowym podejściem. I uważam, że to trzeba sobie, z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Na ile każdego jest wejście, na ile będzie sobie wchodził, to ustala sobie tą cenę sam indywidualnie. Czy ona się otworzy, czy zrobi ten zakup, to też zależy tylko od ciebie. Ja pokazuję po prostu, jak ja to robię. I staram wam się powiedzieć, żebyście też trochę skorzystali z tej racjonalności na tym rynku. Bo ja wiem, że fajnie się opowiada różne rzeczy, później patrzy się fajnie, bo ktoś opowiada o jakiejś sieci, która ma pojawić się, bo ktoś mówi o jakimś airdropie, który ma się pojawić, bo może ktoś dam jakieś tam pieniądze, bo może hot, którego kupujemy, to jest przewidywana cena tutaj już nawet $10, a może i 15. Tylko moi drodzy, to są przewidywania. Jeżeli to się pojawi na rynku, to zobaczycie, jaki to będzie zrzut.
Ciekawe, czy wszystkim nam uda się zrealizować zyski. Ciekawe, ile to będzie kosztowało. Ta strategia też jest do przyjęcia. Oczywiście zajmuję się tym, tamtym, czy stramtym i staram się gdzieś na tym rynku cały czas podążać za pewnymi trendami, ale to nie wszystko da złote, co się świeci, bo czasami to jest reszta tym wszystkim dookoła, to jest jedną wielką kupą. A więc zastanówcie się naprawdę, jaki jest numer jeden dla was. Dla mnie numerem jeden jest realizacja zysków i plan, który sobie zrobiłem. Robię sobie to, co uważam za stosowne, nie patrząc na nikogo całkiem. Oczywiście obserwuję różne konta, oglądam różne filmiki, ale wyciągam z tego wnioski. Tak? I racjonalną decyzję podejmuję sam indywidualnie. I życzę wam wszystkim, żebyście tak samo do tego wszystkiego podchodzili. I będę to pokazał na moim tutaj kanale, bo cały czas pokazuję, staram się pokazywać, gdzie i jak to wszystko przebiega i będę pokazywał swoje portfele i będę pokazywał swoje też zyski, żebyście widzieli, że to jest wiarygodne na tym rynku, że to nie jest bełko tylko czy paplanie bez sensu pewnej teorii, bo kilka lat tutaj na tym rynku nauczyło mnie i wyciągnąłem z tego naprawdę kolosalne wnioski. Byłem nie na jednej, nie na dwóch i nie na trzech hostach, moi drodzy, i widziałem, że jeżeli nie zrealizujesz zysku w odpowiednim momencie, i nieważne, czy to będzie 20, 30 czy 50%, to później kilka lat czekasz na to, żeby dojść do pewnego pułapu bez żadnego zysku, a tylko i wyłącznie dokładasz jeszcze pieniądze i na tych małych mini hostach też nie realizując zysku, patrząc z perspektywy na to, że kiedy przyjdzie ta wielka, ten alt sezon, cały czas tylko i te pieniądze ci umykają spod ręki. Także racjonalne myślenie i zdroworozsądkowy plan, to myślę, że to jest sukces w najbliższej tutaj przyszłości. Trzymajcie się, na razie, cześć.